Jutro słonecznie i gorąco. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Będziemy w obszarze nieznacznie podwyższonego ciśnienia rozciągającym się od północno-zachodniej Rosji przez Europę Środkową po basen Morza Śródziemnego. Z południowego zachodu zacznie docierać gorące powietrze z nad Afryki, które pozostanie z nami do niedzieli. Noc pogodna, choć początkowo na Podlasiu oraz gdzieniegdzie w Karpatach może popadać. Po północy i nad ranem miejscami utworzą się mgły, niektóre ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 14 do 16 stopni. Przed południem trochę chmur na północnym wschodzie, poza tym słonecznie, od około godziny 10 od 18 do 24 stopni. W drugiej części dnia przelotne opady i burze na Podlasiu, krańcach wschodnich Mazowsza i Polesia Lubelskiego. Na pozostałym obszarze dużo słońca. Na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie przez 27 w centrum do 29 na zachodzie. Ciśnienie będzie rosło. W piątek słonecznie, a po południu na wybrzeżu może być burzowo. W całym kraju parno i duszno, do 30-32 stopni, a lokalnie może być i więcej. W sobotę od Pomorza po Śląsk wkroczy front atmosferyczny i tam w wielu miejscach popada i przejdą burze. Niektóre gwałtowne z silnym wiatrem w porywach do 90 km na godzinę mocnymi opadami. Miejscami może spaść 40 litrów wody na metr kwadratowy. Chłodniej na Pomorzu Zachodnim 26 stopni, w pozostałej części kraju od 28 do 32. Od niedzieli chłodniej, ale i tak ciepło, maksymalnie 20-25 stopni. Miłego wieczoru, do zobaczenia.